Witam Was dzisiaj po raz kolejny. Tym razem wychodzę do Was z taką inicjatywą, może po prostu z informacją. Jeżeli byście nie zauważyli, 13 lutego na stronie cdaction.pl został opublikowany taki artykuł, który się nazywa Akademia Twórców Gier. Chcesz tworzyć gry? Zapisz się na bezpłatny kurs. I oczywiście, kto prowadzi ten kurs? Firma wrocławska, Techland, którą bardzo dobrze znacie, chociażby z Call of Juarez albo Dead Island. Ten kurs jest bezpłatny, jak sama nazwa wskazuje. I na początku mówię, a kurczę, na pewno tylko będzie trzeba jechać do Wrocławia i tam będzie ten kurs prowadzony. A tutaj niespodzianka? Nie. Ten kurs prowadzony jest na platformie e-learningowej właśnie z Techlandu. Ten kurs jest, jeszcze raz podkreślę, bezpłatny. Z tego co zauważyłem, w regulaminie nie ma ograniczeń wiekowych i trwa on od 13 lutego do 13 kwietnia, czyli 2 miesiące. Cały ten kurs jest podzielony na 6 lekcji. Każda lekcja jest bardzo fajnie wytłumaczona w przystępny sposób. Czyli wszystko sobie czytamy sami, wszystko jest napisane po polsku i po każdej lekcji, tam jest na przykład jedna lekcja może się składać z kilku, dajmy na to, tematów i po każdej takiej lekcji jest test. Ja akurat rozwiązałem tylko pierwszą część, czyli pierwszą lekcję, tam chyba było jakieś cztery tematy i test. I ten test wyglądał tak, że było pięć pytań, na które trzeba było odpowiedzieć w ciągu 5 minut i uzyskać 60%, by zaliczyć daną część materiału. Także bardzo fajnie sprawdzana jest wiedza i bardzo fajnie wszystko jest opisane w bardzo przystępny sposób. Ale o co chodzi w ogóle, bo ja nie powiedziałem. To jest kurs level designu, czyli projektowanie poziomów gier komputerowych. I tutaj mamy do wykorzystania, do właśnie tworzenia takich leveli. Może przenieśmy się właśnie na stronę Akademii Twórców Gier. Wszystko tworzymy w środowisku Chrome Engine i mamy do dyspozycji program Chrome Ed, w którym właśnie pracownicy Techlandu pracowali chociażby przy Dead Island. Nie będę Wam tego wszystkiego czytał, podam Wam wszystkie potrzebne linki i wszystko sobie zobaczycie. Dlaczego ja cały czas powtarzam wszystko? Nie wiem, nie umiem znaleźć synonimu czy co. Tu jest napisane, co zyskamy po udziale w tym kursie i taki ładny certyfikat, tu można nawet kliknąć, zaraz zobaczymy. Tak wygląda certyfikat po ukończeniu danego tego akurat kursu. To jest pierwsza edycja, czyli zapowiada się, że będzie coś więcej. A powiem Wam, że bardzo ciekawa inicjatywa właśnie ze strony Techlandu. Na pewno każdy będzie bardzo wdzięczny tej firmie. No jak widzicie, tutaj możemy otrzymać szansę na pracę w branży gier komputerowych. Jeżeli ktoś, no bo w Polsce nie ma, no umówmy się, w Polsce nie ma jak na razie jakieś stricte kierunków, które właśnie dają później możliwość pracy w branży gier komputerowych. Jest to na przykład tylko informatyka. Podobno mają wprowadzać. Nie wiem, czy już wprowadzili, ale wiem, że mają wprowadzać właśnie jakieś dodatkowe kierunki na uczelniach, na studiach. I to było wszystko. Nie będę Wam mówił, jak to się poruszać. Po prostu zapisujecie się, podajecie imię, nazwisko, PESEL. Także nie bójcie się. Podajecie te wiadomości i ruszacie z kursem. Możecie rozwiązywać kolejne lekcje, przechodzić kolejne testy, kiedy tylko chcecie, do 13 kwietnia. Tu było też napisane, że na przykład, że trzeba będzie wysłać niektóre prace właśnie do oceny. Gdzieś tam jeszcze do tego nie doszedłem, ale jeżeli ktoś się interesuje tym, a jest to bezpłatne, to bardzo, bardzo polecam. I tyle, poczytajcie, pa!